Cześć, to Jakubowaty z Gała TV. To jest 22 odcinek vloga piłkarskiego. Dzisiaj zajmiemy się podsumowaniem Euro 2016. Jakiś czas temu na moim kanale zamieściłem odcinek dotyczący finału Euro, który moim zdaniem był masakryczny. No ale wypowiedziałem się o tym w poprzednim odcinku. Odnośnik do niego jest w opisie. Oczywiście przepraszam za te, no, może nie najlepsze odgłosy wiatru. No starałem się coś z tym zrobić, jednak nie udało mi się. No dobrze, ale do rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grupie, o Euro 2016. Faza grupowa na dość dobrym poziomie. Jedyne, do czego się mogę przyczepić, to jest to, że Portugalia wyszła z grupy. Moim zdaniem nie powinna wyjść nawet z trzeciego miejsca. No proszę was, z taką grą to ja nie wiem. Ja nie wiem, czego oni szukali dalej w tym Euro. No, ale fuksło im się, że tak to brzydko określę. Tak, z grupy A wyszła Francja wraz ze Szwajcarią. Szwajcarzy odpadli w jednej z Polakami. Francuzi doszli do finału, przegrali go. Grupa A na dość dobrym poziomie. Jedyne, czego mógłbym się chyba doczepić, to to, że Albania z tej grupy nie wyszła. No aczkolwiek umówmy się, no Albania miała jeden mecz, który udało im się wygrać z Rumunami. Nie udało im się wyjść z trzeciego miejsca. Szkoda, bo dużo bardziej uśmiechało mi się widzieć Albanię w 1/8 niż Portugalię. No ale cóż, tak wyszło. Z grupy B Walia, Anglia i Słowacja. Słowacja z trzeciego miejsca, udało im się wyjść. Nic im to nie dało, bo i tak dostali łomot od Niemców, ale moim zdaniem Walia, która jest największą rewelacją tego turnieju. No, mówmy się, Walijczycy naprawdę moim zdaniem zasłużyli na, że tak powiem, na uznanie, bo to, co robili, to naprawdę. Ja byłem zaskoczony grą Walijczyków, naprawdę grali świetnie. Wyszli z pierwszego miejsca, drugie miejsce zajęła Anglia, trzecia była Słowacja. Anglia odpadła z Islandią, no szczerze mówiąc, jak to usłyszałem, to normalnie myślałem, że się ogolę na łyso i w ogóle nie wiem, co zrobię jeszcze, bo no nie spodziewałem się tego, no Islandczycy to już w ogóle rewelacja do kwadratu, ale o tym zaraz. No co, Słowacja dostała łomot od Niemców, no i no, tyle im to dało. Grupa C z Polakami na drugim miejscu. Tak. Oczywiście jestem zadowolony z naszej reprezentacji i nie powiem nic nowego, bo no po prostu trzeba być zadowolonym z drużyny, która w ogóle, może ktoś się ze mną nie zgodzić, ale powiem, że w końcu mamy drużynę, która coś potrafi. Oczywiście nie sięgam pamięcią gdzieś 20-30 lat temu, kiedy Polska naprawdę grała dobrze, ale zobaczmy ostatnie lata. No, mieliśmy piłkarzy w miarę dobrych. Nie wiem, czy to była wina trenerów, czy kogoś tam, ale graliśmy do niczego, tak? A teraz w końcu, no prawie uwaliliśmy Portugalczyków, no karnych. Kuba Błaszczykowski tego karnego nie strzelił, ale no moim zdaniem nie ma co tutaj go obwiniać, nie ma co psioczyć, że Rui Patricio się tam za wcześnie ruszył, czy coś tam, bo to nie ma, moim zdaniem to nie ma sensu takie psioczenie, bo gdyby Patricio rzucił się w drugą stronę, a Błaszczyk trafiłby tego karnego, no to przepraszam, kto by miał pretensje? No, chyba tylko Portugalczycy, że Patricio nie rzucił się w drugą stronę. No ale, no co, taki jest spot. No, Błaszczyk nie trafił tego karniaka i no, nie będziemy go za to wieszać, tak? To jest życie, tak? Messi też nie strzelił karnego w finale Copa America. Wiemy, że kiedyś tam Ramos strzelił karnego 150 metrów nad bramką. To nie ma żadnego znaczenia to, że. Znaczy, powiem tak, no może fakt jest taki, że Patricio nie powinien się wcześniej ruszać, ale ilu bramkarzy tak robi i ilu sędziów na to nie zwraca uwagi. Moim zdaniem psioczenie nie jest tutaj słuszne, bo no po prostu nie wyszło, tak? A myślę, że nawet gdyby Patricio stał do końca na linii i gdyby się tak rzucił, też by tego karnego obronił, tak więc tutaj nie ma
sprawa, to znaczy może tak, można mówić, że się ruszył za wcześnie, że coś tam, że Błaszczykowski no, zepsuł, ale moim zdaniem ja nie mam do niego żalu. Nie trafił, okej, okay, rozumiem to i tak daleko zaszliśmy. No dobra, ale grupa C oprócz Polski miała jeszcze Niemców, Irlandczyków i Ukraińców. Ukraina dostała srogie lanie, przegrała z każdym. No, bywa, zdarza się. Niemcy wychodzą z pierwszego miejsca w grupie tylko i wyłącznie bilansem bramkowym. Remis z Polakami, naprawdę dobry mecz. Szkoda, że nie wygraliśmy. Myślę, że gdyby doszła do tej naszej gry skuteczność, to mogli Niemcy by mieć pełno w spodenkach, tak powiem. Bo naprawdę graliśmy dobrze i szkoda, że nie wyszło, ale no, tak to już jest, sport. Nie wyszło, ale awans mieliśmy. Irlandia, trzecie miejsce. Też mogą tak. Może tak być przecież. Grupa D, moim zdaniem, grupa, która była najciekawsza. Co ciekawe, znaczy tak, najciekawsza grupa, moim zdaniem, zdecydowanie, właśnie grupa D. Wyszły z niej trzy drużyny: Chorwacja, Hiszpania i Turcja. Turcja trzecie miejsce zdobyła, ale nie awansowała niestety z tego trzeciego miejsca. Hiszpania, Chorwacja poszły dalej. Obydwie drużyny odpadły w 1/8. Szkoda, stawiałem na Hiszpanów. Dwa pierwsze mecze wygrali w całkiem no, dobry sposób. Może do meczu z Czechami można się gdzieś tam, nie wiem, przyczepić, że ojejku, bramka dopiero w ostatnich minutach. Że nie byli w stanie strzelić gola Czechom, no dobra, ale my też nie byliśmy w stanie strzelić gola Irlandczykom i gdyby nie gol Milika, no to mielibyśmy duży problem. A tutaj zobaczmy, Hiszpania strzela gola Czechom, co prawda w ostatniej minucie, ale strzela. Powiem szczerze, bardzo ładną bramkę nawet walnęli. No i co, no. Mają zwycięstwo. Potem zagrali piękny mecz z Turkami 3-0. Naprawdę łapałem się za głowę, co tam się działo. Przegrana z Chorwacją, i tutaj też bramkarz się za wcześnie ruszył. No, ale do karnego Ramosa nikt nie ma pretensji. Bramkarz Chorwacji obronił karnego, za wcześnie się ruszył, to fakt. No ale co? Ramos nie strzelił i nikt nie miał pretensji. Gdyby był tutaj remis, Hiszpania wygrałaby grupę, nie trafiłaby na Włochów wtedy. Wtedy Chorwaci trafiliby na Włochów, Hiszpania trafiłaby na Portugalię i kto wie, jakby ten turniej się ułożył. No proszę was, no to jest takie gadanie, moim zdaniem, że wiecie, no. Patrzę, jak widziałem tego karnego, z tysiąc razy go oglądałem. Naprawdę, bo no nie byłem w stanie uwierzyć, jak sędzia tego ruchu bramkarza mógł. Nie ten, no ale to jest tak samo jak z Polską. No. Nie mam tutaj żalu do Ramosa. No. Nie mogę mieć, tak? Ramos, jeden z lepszych Hiszpanów na tym turnieju, tak więc no nie ma co gadać. W grupie E, Włochy, Belgia, Irlandia. Tak, Włosi zagrali najpierw dobry mecz z Belgią, potem dobry mecz ze Szwecją. No i dostali w tyłek od Irlandczyków, którym dało to trzecie miejsce. Szczerze powiem tak, Włosi zagrali całkiem przyjaźnie. Oczywiście niewiele osób brało pod uwagę powtórkę z Euro 2012, że Włosi dojdą do finału, bo raz, zupełnie inna reprezentacja niż wtedy. Moim zdaniem też nie stawiałem ich w finale. No i oczywiście do finału nie doszli, ale moim zdaniem zagrali dobrze w grupie. 6 punktów na 9 możliwych to całkiem przyzwoity wynik, ale my mieliśmy 7, to jest jeszcze lepiej. No dobra, ale bez zbędnego mówienia. No, Włosi zagrali dobrze. Co najważniejsze tutaj, oni byli przed Belgami. Tak, a wiele osób mówiło, że to Belgia wygra tą grupę. I Włosi utarli im nosa. I szczerze mówiąc, bardzo się z tego cieszę. Antonio Conte zostawił, moim zdaniem, dobrą reprezentację. I mam nadzieję, że Gian Piero Ventura
będzie kontynuować tą pracę Antonio Conte, który moim zdaniem zrobił całkiem dobrą reprezentację, która gdzieś tam może nawet walczyć, kto wie, może za 2 lata w Mistrzostwach Świata zdobędą tytuł. No oczywiście to jest abstrakcja na razie, ale naprawdę widać, że kadra jest. W końcu doczekaliśmy się drużyny włoskiej, która coś tam może robić. 4 lata właśnie czekali na jakiś dobry coś od tamtego finału. Wiemy, nieudany mundial, teraz to euro, no udane, no wbrew pozorom ćwierćfinał to jest całkiem dobry wynik, tak więc umówmy się, Hiszpanie odpadli w 1/8 z Włochami. Tak więc, no. Belgowie odpadli z Walią w ćwierćfinale, dostali 3-1, ale to już swoją drogą. A Irlandia odpadła w 1/8. Grupa F, co ciekawe, jedna z najciekawszych grup też. Też myślę, że oprócz grupy D to ona na pewno bardzo, bardzo fajna, taka przyjemna. Węgry, Islandia to są pierwsze dwa miejsca. No, patrząc na to, że tutaj jeszcze Portugalia i Austria grały w tej grupie, to chyba osiwieć było można, bo na Islandczyków nikt nie stawiał. Węgry mogły sobie grać o trzecie miejsce według wielu osób. Bum, Austria. 0 punkt. Nie, przepraszam. Austria 1 punkcik, czwarte miejsce. Portugalia 3 punkty, 3 remisy, trzecie miejsce. Islandia wychodzi z drugiego. Rozumiecie? A Węgry wychodzą z pierwszego. No i tu się zaczynają schody. Węgry odpadają w 1/8 z Belgami, a Islandia pokonuje Anglików. To jest moim zdaniem zaskoczenie. Dobra. Co się działo w 1/8? Szwajcaria, Polska, wiadomo, my w karnych. Nie mam do tego jakichś większych zastrzeżeń. Walia przeszła przez Irlandię Północną. Do przewidzenia było. Chorwacja w dogrywce przegrała z Portugalią. I szkoda, bo gdyby Chorwacja zagrała tak, jak grała w grupie, to by przeszli Portugalczyków, a nie przeszli. No, dramat. Francja, Irlandia, oczywiście Francja bez problemu. Niemcy, Słowacja, Niemcy, wiadomo, też bez problemu. Węgry, Belgia. Też problemów nie było. Włochy, Hiszpania. No stawiałem na Hiszpanów, dostałem Włochów, proste. Anglia, Islandia. Islandia przeszła i to jest to, co zasługuje na naprawdę na pochwałę. Jeśli chodzi o ćwierćfinały, Polska, Portugalia, no szkoda, mówię, w karnych odpadamy, ale moim zdaniem nie powinniśmy. Moim zdaniem ja się czułem po tym meczu dobrze. Mi się ten mecz podobał. Myślę, że nie przegraliśmy go, nie przegraliśmy go, mimo iż w karnych wypadliśmy, to nie przegraliśmy z Portugalią, powiem więcej, ja osobiście czuję się zwycięzcą tego meczu, mimo iż odpadamy, ja czuję, że Polska ten mecz po prostu wygrała, bardzo się cieszę, że graliśmy z Portugalią, szkoda, że odpadliśmy, ale wiadomo, życie pisze różne scenariusze i tak doszliśmy dalej niż na przykład Hiszpanie, no i Anglicy, tak więc ja nie mam tutaj jakichś większych zastrzeżeń. Walia, Belgia, 3-1 dla Walijczyków, zaskoczenie, gdzieś myślałem, że mimo wszystko Walia mogła tutaj wygrywać. No szkoda, że Belgia dostała takie lanie, ale Walijczycy pokazali im naprawdę, naprawdę, że potrafią grać. Włochy, Niemcy mówią pa, pa, ano z tego względu, że Włochy, Niemcy, no Niemcy, znaczy Włosi mówią pa, pa w karnych. Swoją drogą straszna nerwówka była w tych rzutach karnych. Te nietrafione karne, te strzelone karne, no umówmy się, no trochę się działo, natomiast no tak to bywa. No i Francja, Islandia, wiadomo, Francuzi się zabawili w strzelanie, koniec Islandczyków, ale zaszli daleko.
No i półfinały. Pierwszy półfinał Walia, Portugalia. Znaczy nie, no tak, Walia, Portugalia. 2-0 dla Portugalii. Boże święty, no jak mi było szkoda tych Walijczyków. No naprawdę, no, chciałem ich w finale. No Portugalia, no nic. Nic przez całe Euro i dopiero Walijczykom strzelili dwie bramki. Szkoda, ale moim zdaniem i tak Walia zrobiła więcej niż myślałem. A drugi Niemcy, Francja 2-0 dla Niemców i ten niesłuszny karny. Karny moim zdaniem słuszny, ręka Schweinsteigera tutaj słusznie sędzia podyktował karny. 2-0 dla Francuzów ostatecznie. Moim zdaniem można tutaj tylko gdybać, czy Niemcy mogły coś zrobić. No i finał, no i finału się nie spodziewałem. No Francja, Portugalia. Myślałem, że Francja zmiażdży Portugalczyków. Co dostałem, obejrzyjcie sobie poprzedni odcinek, bo nie chcę gadać o tym finale. Dobrze. Najładniejsza bramka turnieju moim zdaniem? Trafienie Garetha Bale'a ze Słowacją, z tego rzutu wolnego. Moim zdaniem całkiem przyzwoity gol. On mi się jakoś tak najbardziej podobał. No i jeszcze bramka Dimitrija Payeta w meczu Francja-Rumunia. Całkiem przyzwoite te bramki były. Jedenastka turnieju. No i tutaj się schody zaczynają. Trzeba wybrać jedenastkę turnieju. Ja swoją wybrałem. No i tak. Uwaga, uwaga. Bo będę mówić. W bramce nie Manuel Neuer. Nie. Nie on. Nie Manuel Neuer. W bramce moim zdaniem Łukasz Fabiański. Tak. Serio mówię. Fabian bardzo dobrze grał. Świetnie bronił. Uratował nas parę razy. Moim zdaniem zasługuje na to. Na lewej stronie wiadomo. Hector, niemiecki piłkarz. Nie, przepraszam. Hector, tak. Moim zdaniem Hector dobrze grał. W ogóle Niemcy przyjaźnie grali. W środku obrony, tu się zaczynają schody. Na pewno Jerome Boateng, Niemiec. I na pewno moim zdaniem Gerard Piqué, Hiszpan, który naprawdę dobrze grał. Nie można mieć jakichś większych zastrzeżeń co do tego. Gra Hiszpanów całkiem taka przyzwoita była. Nie można się czepiać jakoś bardziej. Piqué moim zdaniem zasłużył. Prawa strona, Francuz Bakary Sagna. Mimo wieku to naprawdę pokazał, że grać potrafi. Całkiem dobrze grał, no i ja nie widzę jakichś większych zastrzeżeń co do tego piłkarza. Trzech pomocników, Toni Kroos, na pewno Kroos właśnie, na pewno Aaron Ramsey i Walijczyk, tak? No i na pewno tym trzecim pomocnikiem, przynajmniej w moim subiektywnym zestawieniu Dimitri Payet. Tutaj wszyscy wiemy, jak zagrał Payet, który grał bardzo dobry turniej. No i napad postawiony na trzech ofensywnych graczy. Lewe skrzydło na pewno Ronaldo, który mimo iż go nie lubię, no powiem szczerze, no zagrał dobry turniej, tak trzeba mu to przyznać. Mimo wszystko na lewym stronie Ronaldo, w środku Antoine Griezmann, szczerze jeden z lepszych piłkarzy tego turnieju. No i na prawej stronie Gareth Bale, który moim zdaniem strzelił najładniejszą bramkę Euro. Kto najlepszym piłkarzem turnieju? Nie Griezmann, nie wybieram Griezmana. Ja mówię Dimitri Payet, który po prostu mi osobiście się najbardziej podobał na tym turnieju. Nie widzę jakichś większych zastrzeżeń, czemu on miałby nie być tym najlepszym zawodnikiem. Dobrze, tak więc to na tyle. Już za niedługo kolejny vlog piłkarski poświęcony nowemu sezonowi T-Mobile Ekstraklasy. No i tak, jeżeli chodzi o pozostałe serie, okiem kibica na ten sezon nie będzie. Ponieważ no, jest to troszkę za dużo pracy, a wierzcie mi, no,
nowe obowiązki mi przybyły i mogę nie mieć po prostu czasu na okiem kibica. Może zrobię coś innego, co zastąpi tą serię. Jeżeli chodzi o kluby w pigułce, to już w najbliższym czasie na pewno jakieś się pojawią legendy, myślę też. Co do piłkarskich przemyśleń, nie wiem. Myślę, że też gdzieś się pojawią w niedalekiej przyszłości. A zatem to tyle. Dziękuję i do następnego odcinka.